Cześć ziomeczki kochane, po raz kolejny to ja, wasz Wojtałkę kochany, śmigałkę. Kolejny odcinek mojego vlogasa, Wojtasa. Odpalamy brykę i jademy przed siebie. Pasy zapinamy i jesteśmy gotowi do do prowadzenia, prawda, monologu. Dobra, Hazer.pl się mnie pyta, jaka piosenka na początek. To no, takie pytanie myślę, że dosyć takie mało konkretne. Rozumiem, że chodzi, jaka piosenka na początek dla osoby, która dopiero zaczyna swoją przygodę z gitarą, tak? Tak bym to spróbował rozwinąć to pytanie. No i kwestia teraz jest taka, no to niech wszyscy posłuchają, którzy zaczynają grać na gitarze. Niech wszyscy się nad tym skupią. Według mnie najlepsza piosenka na początek to jest taka dosyć łatwa. No ale dobra, to jest tak abstrahując od tego, co gadam, głupoty. Na początku wypadałoby się skupić na tym, że po prostu jak chcemy coś zacząć grać i coś rozkminiać, prawda? Wypadałoby się skupić na piosence, na piosenkach takich, które najłatwiej jest zagrać. No mianowicie to są piosenki, w których gramy akordami, gdzie po prostu łapiemy lewą ręką, chwytamy jakiś akord, no i uderzamy prawą. No więc właściwie no to jest ten jeden rodzaj utworu, który ja zawsze, przynajmniej zawsze z uczniami robię, to właśnie są te utwory takie akordowe. Druga z kolei rzecz to są utwory, w których mamy właśnie riffy, mamy więcej konkretnych uderzeń na strunach, na wybranych strunach, nie to, że przez wszystkie uderzamy, prawda, tylko na konkretnych strunach wybranych, lub jeszcze granie konkretnych melodii dodatkowo, prawda, że mamy jakieś tutaj palcami dim, dim, dim sobie smyramy. Oczywiście to też robię podział na według stopnia trudności, więc to nie to, że to są jakieś wydumane takie, prawda, moje te. W każdym razie w tym drugim sposobie to mamy też granie piórkiem, czyli właściwie to jest coś, co jest dla początkującego dosyć trudne do opanowania. Dużo można też nawyków złych nabrać grając piórkiem, więc to jest to, ja bym powiedzmy pod okiem jakiegoś kogoś, kto się tam zna, na tym to bym robił, ale na pewno wypadałoby zwrócić do tych pierwszych, czyli tych akordowych. No ja bym na przykład też sugerował chociażby Whiskey Jamu. Wiem, że to jest utwór bardzo, bardzo taki ograny, no i taki popularny, no ale do grania jest on idealny, jeśli chodzi o akordy. Co tam kolejnego można byłoby? No na przykład Zombie. Bardzo fajny kawałek, gdzie mamy właściwie cztery akordy. Mamy też, kurczę, no jeśli chodzi o takie akordowe piosenki, no w tym momencie nawet mi trudno sobie przypomnieć, które to można byłoby zagrać. No też właściwie tak trochę z tyłka opowiadam na ten temat, ale w każdym razie na pewno też z polskich wykonawców fajne są, no Jam w miarę ma takie przystępne utwory, jeśli o to chodzi. Fajne grają też, bardzo mi się podobają utwory Guns N' Roses na przykład, to też jest bardzo fajne, na przykład Don't Cry jest bardzo właśnie takim fajną taką baladą, którą można byłoby zagrać właśnie akordami. Co tam troszeczkę może jest więcej komplikacji. Fajna piosenka też na przykład na początek, którą ja zwykle robię, to jest Fade to Black Metalliki. Tam mamy i połączenie grania akordami i grania piórkiem, no bo melodia pierwsza się zaczyna właśnie granie piórkiem w wolnym tempie, bardzo, bardzo fajnie i przystępnie, jak dla początkującego, jeśli mogę wysłuchać, prawda? Bardzo przystępnie jak dla początkującej osoby i to bez dwóch zdań. Właśnie no w końcu o tym jest ten, w końcu to jest o tym to pytanie, prawda? No i na początku właśnie jest granie piórkiem, takie delikatne, fajne, wielokrotne powtórzenie jednego motywu, czterotaktowego. A później mamy akordy właśnie tam, E-moll, C-dur,
co tam pamiętam i idę, żebym nie skłamał. Bardzo, bardzo, bardzo fajny motyw jest. Gram też często, robię kawałek na przykład Bleeding Me Metallica. Też jest bardzo fajny motyw, taki właśnie ten początkowy, taki arpeggio troszeczkę, można powiedzieć, grane. Fajny jest, ale już powiedzmy trochę trudniejszy, no to na przykład Tout Le Monde, to jest zespół Megadeth. Bardzo ciekawy do zagrania jest. Aczkolwiek to już jest powiedzmy troszeczkę odrobineczkę wyższy poziom, no trzeba to już bardziej piórkiem oczywiście tam mieć opanowane granie. Które tam gramy? O, na przykład no Paranoid to może nie, ale Iron Man zespołu Black Sabbath gramy często. No tam jest dosyć prosty. O, to jest bardzo, bardzo fajny motyw, bardzo, bardzo przyjemny i wbrew pozorom no, łatwo go jest zagrać. Gramy też na przykład, wleciał mi z głowy, no tam na przykład wstęp do One, też Metaliki. Też bardzo fajny. Oczywiście no, całego utworu, ja nie mówię, by cały utwór grać, ale zwykle ja to dzielę na takie fragmenty, o, na przykład intro do, czy tam początek utworu The One, czy tam właśnie też Bleeding Me, też nie, tam jest intro i tam już tam jest takie dosyć takie długawe intro, więc dosyć to trochę trwa. O, The White Stripes oczywiście było O, na przykład ta piosenka jest bardzo, bardzo fajna. The White Stripes. Zapomniałem. Seven Nation Army, oczywiście. Oczywiście, że tak. Sorry, że zapomniałem. Co tam jeszcze było? Na przykład robimy też takie warstwa. Oczywiście, bo tutaj to z grubsza, bo tych utworów jest oczywiście więcej, ale ja po prostu też jeszcze jak tutaj prowadzę, to mi ciężko jest tak dokładnie je wszystkie przedstawić. Musiałbym zdecydowanie wcześniej się do tego przygotować i obczaić. Ale te co z głowy mówię, to myślę, że i tak są idealne jak na początek. Co tam jeszcze mamy? Niech no tylko się skupię. O, System of a Down, czyli SOAD. Bardzo, bardzo ciekawe jak dla mnie są ich kawałki. Lubię ich słuchać, chociaż od czasu do czasu. Ale o którym kawałku myślę? Ja myślę właśnie o Toxicity. Przynajmniej to intro dosyć rozbudowane, trochę ono trwa, prawda? Ty. No oczywiście tam jest, prawda, trzeba się wykuć tego pulsu, bo to jest tak jest troszkę trudnawe, można by było powiedzieć. W każdym razie to byłoby całkiem ciekawa sprawa. Aczkolwiek no, takich utworów jest jeszcze więcej, możecie jak najbardziej jeszcze pisać i się mnie pytać o te utwory. Postaram się wam pomóc na ile sam będę w stanie. Ewentualnie w komentarzach coś jeszcze będę pisać. Tak czy inaczej, dzięki za pytania, dzięki za oglądanie. Ja zmykam, bo jestem już na miejscu. Popatki.